No, a jak ogólnie jesteś pozytywnie tutaj nastawiona całą sytuacją, miejscem, ludźmi? Bardzo, bardzo mi się to podoba. W ogóle wszyscy uważamy, że jesteście super. A ty gdzieś tam z Filipem, no nie? Więcej czasu spędzasz. Tak. Wiesz co, my w ogóle właśnie jak wyszliśmy, to my tak jakoś gdzieś tam gadaliśmy i no i to gdzieś, wiesz, cały czas po prostu, ten. No. I co, jest spoko? Jest spoko. Ogólnie... W ogóle wyszło jeszcze, że mam wspólnego znajomego. Tak. Jeżeli byłoby właśnie nowe tutaj parowanie, to ja bym wybrała Filipa. Bo z Kubą się nie widzisz. Wiesz co, powiem ci tak, jakby... fajnie mi się z nim rozmawia, bo przyszliśmy w ogóle, wiesz, też przez jakieś tam... no różne tematy i spoko. Natomiast to jest takie, że wiesz, rozmawiamy raczej w łóżku długo, zanim idziemy spać. A w ciągu dnia nie. A w ciągu dnia to nie zbyt, no. Gdzieś tam, wiesz, są jakieś, nie wiem, żarciki sytuacyjne czy coś, ale tak właśnie w ciągu dnia jakoś nie. To jakaś randeczka? No, mamy zorganizowaną, mamy długi spacer, aktywny. Dokładnie. My też mamy randeczkę. A ty powiedz właśnie tą kwestię macierzyństwa, nie? No to jest dla ciebie w ogóle kiedyś, w przyszłości, to nie wiem, jest, chciałabyś? Wiesz co, ciężko czy, mi się teraz czy w ogóle nie myśl nigdy, no bo ja to już tak miałem kiedyś na przykład, że ja to zawsze chciałem zostać młodym ojcem, nie? I na przykład nie, moja mama urodziła, jak miała 22 lata i ja też kiedyś tak mówiłem, że o, jak będę na 22 lata, to już będę ojcem, nie? No, ale niestety los sprawił inaczej, mam tyle, ile mam i jestem nadal singlem, nie? Moim marzeniem jest stworzenie szczęśliwej rodziny. Chciałem po prostu się dowiedzieć, jak ona widzi swoją przyszłość, jaki ma światopogląd. Mnie przeraża, po prostu przeraża mnie wizja ciąży i porodu. Z jednej strony, gdybym była mężczyzną i bym nie musiała przechodzić przez... A, to też inaczej byś na to spojrzała pewnie. A to na pewno, gdybym nie musiała, wiesz, gdybym była facetem, to w sumie ciekawa jestem, bo z jednej strony myślę, że wtedy na pewno chciałabym mieć swoje dzieci, bo cudownie jest mieć taką małą kopię siebie. Ale no myślę, że zawsze można znaleźć jakieś rozwiązanie i takie rozwiązanie upatruję na przykład w adopcji, bo też te dzieci tak naprawdę mają gdzieś tam w domach dziecka nie będą miały dobrego losu, a jeżeli ja myślę, żebym mogła pokochać takie dziecko z adopcji tak samo jak swoje, bo ja uwielbiam dzieci. Aha. Przy okazji móc dziecku zapewnić lepszą przyszłość, gdzieś tam los mu warunki stworzył. Więc ja bym, jeżeli upatruję się w roli matki, to na ten moment bardziej w tym kontekście, nie? Filon mówił otwarcie, że gdzieś tam w najbliższych latach planowałby tą rodzinę. Zresztą, no nie dziwię mu się, już jest na tym etapie życia, no ale to nie jest etap życia, na którym ja się znajduję, a nie chcę takiej relacji, która będzie tylko tutaj przez program, w której będę mogła czuć się bezpiecznie, tylko chcę czegoś, co faktycznie by miało gdzieś tam przyszłość. Mnie takie relacje na chwilę mnie nie interesują. No to ja mam trochę odmienne zdanie właśnie. Ja to bym chciała mieć swoje dzieci, nie? I... Ale to jest abstrakcja, nie? 3 dni tutaj, no, i każdy już takie, tematy... Takie rozmowy poważne. Tak, no. O macierzyństwie, o jakimś tym... Grubo. Tak.